Premier przekazuje dobre wieści, wygrywamy koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki, wygrywamy z epidemią. Nasz hamulec bezpieczeństwa, czyli restrykcje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, przynoszą zamierzony skutek, wygrywamy z epidemią. Liczba zakażeń spada, podkreślił w poniedziałek 30 listopada, premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 5733 osób, jest to najmniej zakażeń od 13 października. Zmarło 121 chorych. Ostatniej doby wykonano ok. 25,1 tysięcy testów. Szef rządu napisał na Facebooku, że wszyscy czekamy na kolejne pozytywne informacje z frontu walki z koronawirusem. I oto na dobry początek tygodnia oraz ostatniego, świątecznego miesiąca roku, nadeszły kolejne dobre wieści. Nasz hamulec bezpieczeństwa, czyli restrykcje, przynoszą zamierzony skutek, podkreślił premier. Szef rządu zaznaczył, że opinie i zalecenia ekspertów bywają bardzo niepopularne, a historia pokazuje, że często wręcz ignorowane. Za decyzjami, które podjęliśmy, stoi jednak wyłącznie troska o zdrowie i życie milionów Polaków. W tym przypadku Rządowa Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy prezesie Rady Ministrów i Rządowe Centrum Analiz Strategicznych przyjęły właściwe rekomendacje, a rząd w ekspresowym tempie wprowadził je w życie. Odłożone w czasie efekty właściwych decyzji właśnie obserwujemy, napisał. Dane nie kłamią. Proszę spojrzeć na wykres. Wygrywamy z epidemią. Liczba zakażeń spada. Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa. Dystans, dezynfekcje i maseczki. Kochani, wytrzymajmy. Cierpliwość, dyscyplina i solidarność opłacą się nam wszystkim. Razem zwyciężymy wirusa, podkreślił Morawiecki. Od początku epidemii zakażeni koronawirusem potwierdzono w Polsce u 990 811 osób, z których 17 150 zmarło.